Fiat Punto, wielka nadzieja Fiata. Już w tej chwili produkuje się 3000 aut dziennie. 6 silników, najmniejszy 1100 cm, 6-biegowy, 150 km na godzinę. To bardzo ciekawe urządzenie dla dużych kierowców i małych. Pierwszy taki samochód. Właśnie. Ładna tablica rozdzielcza. Bagażnik o pojemności 275 litrów. Nowe rozwiązania świateł tylnych. Coraz więcej firm stosuje. Można się było dodzwonić na cały świat. I nie za takie pieniądze, jakie zdziera z nas Centertel. I nie z takich telefonów, za jakie Centertel bierze w Polsce dziesiątki milionów złotych. Było czysto. Wiadomo, Szwajcaria.